Szybcy napastnicy się mogli rozpędzić. Marvin Platten, Hart, krótko w polu karnym. Werner czeka na podanie piłkę. To jest Ila, oddał na broni, ale słabo zaczynają Francuzi. Jeszcze uniesiona ręka sędziego Junaida Chakira. To było mądre zagranie do Konaté na Tolisso. Tu chyba brak zrozumienia, jeszcze zdążył Żale. I strzał obok prawego słupka bramki Kevina Trappa. Blaise Matuidi. Jeszcze walka w środku, czy wyjdzie z niej zwycięsko Francja, tak Lacazette. Lacazette minął Hummelsa, to jest okazja, rozkłada ręce Martial, Lacazette, Kevin Trapp na rzut rożny. Najlepsza okazja Francuzów jak na razie. Proszę spojrzeć, 3-3 teraz Niemcy kontra trójkolorowi. Mbappé pokazuje, gdzie ma być zagrana piłka, Martial sam, czy to nie jest błąd? Mbappé ponad bramką. Mamy gwizdek Junaida Chakira. O przyjęcie piłki, Rabiot szuka możliwości, Mbappé, prawa, lewa noga, Kylian Mbappé, doskonale Kevin Trapp. Doczekał się, przerzuca teraz Lucas Digne i szansa, Martial, będzie gol dla Francji, tak! Aleksandr Lacazette, tylko czy nie było spalonego, Niemcy są pewni, że tak, ale Junaid Chakir uznaje gola drużyny Didiera Deschampsa. Fantastyczna bramka. Ale od czego się zaczęło? Od utrzymania się przy piłce. Tolisso i Matuidi. Właśnie do Matuidiego piłka, czyli Juventusu pole karne skierował piłkę. Mbappé, szansa Mbappé! To jest szansa dla Draxlera. Czy rzuci wyzwanie Żaletowi? Tak się właśnie dzieje. Julian Draxler, łatwo mu to przyszło i okazja! Nie ma bramki wyrównującej! Bliski Antonio Rudiger. Pięciu Francuzów, Özil. Özil, świetne wyprowadzenie, Werner, szansa do wyrównania, w nim Werner znów w polu karnym i gol! 56. minuta, siódma bramka w reprezentacji Timo Wernera. No, fantastyczna akcja, fantastycznie wyprowadzony kontratak. Zaryzykowali, podeszli bardzo wysoko Francuzi, no i zapłacili za to niestety utratą gola. Matuidi w polu karnym. Czy Digne przejdzie za porę w postaci Emre Can'a? Tam jeszcze jest Mesut Özil. Strzał i nie ma bramki. Świetna interwencja Kevina Trappa. Martial ze stojącej piłki. Niemcy. Toni Kroos. Ależ blisko. Fantastyczne kopnięcie Kroosa. Blisko Draxler. Och, w taki odważny dribbling poszedł Konaté. Tolisso teraz znakomite zagranie. Szansa dla Francuzów. Aleksandr Lacazette. 71. minuta, pierwszy w reprezentacji Francji, dublet Lacazette'a. Zaczynał o 20:45, mając jedną bramkę w kadrze przed dwoma laty. Teraz ma tych goli 3, w tym dwie bramki strzelone Niemcom w Kolonii. Za moment o tym, popatrzmy, Götze, szansa do środkowania, Sandro Wagner blisko, Varane. Piękne rozegranie na jeden kontakt. Szansa dla Francuzów na 1-3 i Trapp. Może kłopoty, ale chwilowe. Teraz otwiera się znów przed Francuzami. Kylian Mbappé. Jest Martial. 1-3. Nie. Zawiódł Martial. Zobaczymy, jak długo będzie się mu udawało uniknąć krycia. Zobaczymy, jakie ma 1-3. Czy ma landy, czy ma wkręty. 1-4 nawet. Ach, nie było faulu, ale jedna. To już chyba ze zmęczenia. Jedna z lepszych akcji w tym meczu, proszę Państwa. Bardzo dynamiczna akcja. Uwaga, szansa! Jest gol! 2-2 przed momentem. Schindl przeszkodził Kroosowi, ale teraz, no właśnie, Niemcy grają do końca. 93.